Dzień dobry Państwu, profesor Matyja. Kolejny raz spotykamy się z profesorem. Będziemy rozmawiać o demokracji, o porównaniu demokracji jako takiej w Szwajcarii, w Polsce. Dla porządku przedstawię bardzo ogólnie profesora, który jest erudytą, profesorem, wykładowcą w wielu uczelniach świata. Jest ekonomistą przede wszystkim, ale również specjalistą, profesorem nauk społecznych, ekonomii już powiedziałem, nawet filozofii. I właściwie tak jak na erudytę przystało, ma wiele do powiedzenia i to z podstawami. I ja chciałbym zadać takie pytanie, które nam się w prywatnej rozmowie przewinęło, ale nie zostało rozwinięte. Co pan profesor ma na myśli, mówiąc o teologiach politycznych? Według mnie Polska jest bardzo dobrym przykładem teologii politycznej. Ja czasami zastanawiam się, czy my rzeczywiście mamy ustrój polityczny, czy my mamy teologię polityczną. Znaczy, sam termin teologia polityczna to nie jest mój wymysł, tylko Karla Schmidta, jednego z chyba z najbardziej znanych współczesnych politologów. Właśnie Karl Schmidt sformułował taką teorię, że właściwie każdy system polityczny jest oparty o jakąś teologię albo o wiarę. I to właściwie nie jest nic nowego, bo właściwie wszystkie albo prawie wszystkie kraje europejskie, one mają w swoich konstytucjach, że opierają się na wartościach chrześcijańskich i tak dalej. Ale w Polsce problem polega na tym, że ta teologia polityczna, ona idzie dalej. My się nie opieramy tylko albo nasza konstytucja, czy w ogóle całe rządzenie, narzędzia rządzenia państwem na aspektach chrześcijańskich, a więc dekalog, nie zabijaj, nie kradnij, bardziej opiera się o instytucję Kościoła katolickiego. Czyli już idzie dalej. I wiązanie się ustroju politycznego z jakąś instytucją jest niebezpieczne. To się staje niebezpieczne, dlatego że jeśli doktryna polityczna opiera się o teologię, to wówczas pewne aspekty zaczynają być po prostu formułowane w kolorach czarno-białych. Nie ma możliwości do strefy szarej. Przykładem jest tutaj też ten aspekt aborcji w Polsce. Bo nie dość, że ten rządzący w Polsce, interpretacja polityki przez rządzonych, nie dość, że się opiera na teologii, i nie to, że się opiera na instytucji Kościoła, to jeszcze wybiera pewne aspekty religijne albo pseudoreligijne po to, aby antagonizować społeczeństwo właściwie. I tutaj nie ma możliwości dla tych barw szarych, zarówno to, jak i to, tylko każdy musi się opowiedzieć, jestem za albo przeciw. To jest zmuszanie podmiotów politycznych, zmuszanie obywateli do określania się. Dlatego ta teologia polityczna, ona z czasem staje się niebezpieczna. I my tutaj obserwujemy w Polsce, w odróżnieniu od Białorusi i od Rosji, że te wartości są nadawane naprawdę z góry, bo partia rządząca, a właściwie klika rządząca, ona określa, co jest dobre, a co złe w ramach religii. I tutaj istnieje to niebezpieczeństwo tej teologizacji ustroju politycznego. Jeszcze tylko skończę. Kwestia jest tego typu, że się bardzo chętnie porównuje Polskę do Białorusi i do Rosji, ale to jest zupełnie co innego, bo na Białorusi i w Rosji są kulty jednostek. Łukaszenko czy Putin to są kulty, oni muszą być wybrani przez 80-90%, inaczej nie są wiarygodni w społeczeństwie. W Polsce nie ma tego kultu jednostki, tylko jest ten kult wartości, to określanie wartości, określanie co jest dobre, a co złe dla społeczeństwa. Ja tu właśnie, i właśnie ten aspekt nazywam teologią polityczną. Przepraszam, Andrzej. Zgłosiłem, że ja chciałbym jedną, jak zwykle, uwagę dodać, potwierdzającą to, co mówisz, bo religia i jej szkodliwy wpływ, jeżeli to przyjmuje taką wręcz prosty, instytucjonalny charakter, że Kościół bierze udział właściwie. Przecież pierwsze, o ile dobrze pamiętam, pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. No to samo mówi muzułmanizm czy inne religie, no to już wyklucza wszelką właściwie demokratyczne pojmowanie społeczeństwa. W dzisiejszych czasach no to tak nie można, prawda? W niektórych krajach, w których ta teologia polityczna jest rozwinięta, to są szczególnie kraje muzułmańskie, no to
to jest ustrój polityczny, sprowadza się do walki z innowiercami albo z bałwochwalstwem i tak dalej. W innych krajach z kolei do walki jednej religii z drugą religią. I tutaj, tak już powiedziałem, no białe albo czarne. Tak. Tomku? Tak, to znaczy, i to jest właśnie bardzo ciekawe z tą teologią, ale wydaje mi się, że można to troszeczkę rozszerzyć jeszcze, bo nie wszystko jest teologią polityczną, co wywodzi się z religii w sensie stricte, czyli religii, która sama siebie określa jako religię. Dlatego, że różne ideologie można traktować w sposób bezrefleksyjny i wierzyć w nie tak, jakby były religiami. Można również antagonizować społeczeństwo w ten sposób, że zmuszając w pewien sposób, czy wmanipulowując je w walkę ideologiczną my kontra oni, Polska A czy kontra Polska B, czyli pro-PiS kontra antypis, czy cokolwiek innego, czy nie wiem, liberałowie kontra socjaliści w samej opozycji. Jest dużo, dużo możliwości, czy na przykład jakieś takie, że tak powiem, wiara, bezrefleksyjna wiara w jakąś taką uproszczoną i bardzo naiwne wyobrażenie gospodarki wolnorynkowej, a z drugiej strony odrzucenie tej naiwnej wiary w gospodarkę wolnorynkową i wiara w likwidacji gospodarki wolnorynkowej. I znowu mamy skrajności, czyli mamy z jednej strony, mamy ślepą wiarę w coś i ślepą wiarę w coś przeciwnego po drugiej stronie, ponieważ bardzo łatwo ludzi skłócić, no i mamy wojnę religijną w zasadzie. No ale to jest tylko możliwe w wypadku mocnych wodzowskich, czy jak mówił świętej pamięci Janusz Sanocki, partii polityczno o charakterze leninowskim. Tak mówił. My w Polsce mamy te partie o charakterze leninowskim, czyli z mocnymi, silnymi wodzami. Ja porównam tutaj do Szwajcarii. W Szwajcarii te partie polityczne, one wcale nie są mocne, bo one nie mogą być mocne, dlatego że jest naturalna opozycja, a tą opozycją jest społeczeństwo. Także partie polityczne muszą bardzo uważać na to, jak postępują. Parlament musi tak czy owak uważać, gdzie partie polityczne są reprezentowane, czy w ogóle doprowadzić do uchwalenia jakiejś ustawy, bo ona zawsze może być obalona i tak dalej. A poza tym jeszcze funkcjonuje ten federalizm z demokracją bezpośrednią, gdzie to pole manewru tych partii politycznych jest naprawdę niewielkie. I dlatego kwestia jest taka, że my dyskutujemy tutaj, ale właściwie musimy się zastanowić, co z tą demokracją bezpośrednią w Polsce. Ja ciągle optuję za intensywną działalnością na poziomie gminy, na poziomie samorządu, bo to jest ważne, to trzeba zacząć od dołu, inaczej nie można. Zgadzam się i uzupełniam, to znaczy zdecydowanie tak, im niżej, tym lepiej, no bo trzeba zacząć od fundamentu. W miarę możliwości nawet od organizacji pozarządowych. W momencie, czy nawet jakieś takie, czy sąsiedzkich, osiedlowych, organizacji środowiskowych, no niepełnosprawni, osoby, opiekunowie niepełnosprawnych, jacyś mikroprzedsiębiorcy. Bardzo mało jest cały czas tych organizacji zarówno lokalnych, jak i środowiskowych. I w tych organizacjach trzeba budować statuty, które przewidywałyby procedury te bezpośrednio demokratyczne. I w ten sposób tylko możemy nauczyć się żyć tą demokracją bezpośrednią. Bo w momencie, jeżeli my tego nie wypróbujemy na jakiejś małej organizacji pozarządowej, w momencie, jeżeli my nie będziemy tworzyć federacji tych organizacji pozarządowych, nie będziemy ich łączyć w takie klastry, to my nigdy nie dowiemy się, w jaki sposób, nie będziemy w stanie napisać konstytucji, jeżeli nie jesteśmy w stanie napisać głupiego statutu organizacji. Trzeba najpierw nauczyć się pisać statuty organizacji, zakładać te organizacje, wypróbowywać, czy ten statut działa,
a potem możemy mówić, słuchajcie, okej, dobra, działa, to musieliśmy poprawić 100 tysięcy rzeczy w tym statucie, ale teraz wiemy, w jaki sposób konstytucję napisać. Ja jeszcze uzupełnię i odpowiednio interpretować konstytucję, o czym mówiliśmy poprzednio, bo ja na przykład napisałem taką książeczkę, prawda? Niektóre organizacje te bezpośrednio demokratyczne w Polsce, one wyjęły tylko izolacyjnie właśnie niektóre rzeczy z tej książki. Ja tutaj bardzo obszernie piszę na temat gminy, na temat federalizmu, na temat subsydiarności i tak dalej, ale utarło się, nie wiem dlaczego, w tych powszechnie używanych pojęć, nawet ludzie się powołują na mnie, mówi się o referendum i o inicjatywie obywatelskiej. Oczywiście, jak najbardziej, to musi iść zawsze dwutorowo, ale z samej nazwy demokracja oddolna jest, ona się zaczyna na dole, demokracja bezpośrednia musi się zaczynać na dole, czyli my musimy iść dwutorowo. Zmiana konstytucji jak najbardziej, bo trzeba się obwarować, trzeba się zabezpieczyć, żeby po prostu dopóki nie doprowadzimy do tego procesu do końca, aby ci tak zwani rządzący nam nie zaszkodzili po prostu w naszej działalności na dole, jak najbardziej. Ale ta dwutorowość jest tutaj konieczna. Andrzej? Ja mam jeszcze do ciebie, Mirku, pytanie na temat reformy, koniecznej reformy systemu ochrony zdrowia. Niesłusznie z czasów jeszcze PRL-u zwanej służbą zdrowia. Przecież to nawet już zaczynają lekarze sami się buntować, że to nie żadna służba, tylko to powinien być system. Mhm. I czy, Mirku, nie uważasz, że właśnie taki system powinno się zacząć budować właśnie od gmin, od dołu, od samorządów, gdzie samorządowcy wiedzą dobrze, jak zorganizować sobie tą pomoc chorym, ludziom chorym, bo tu mówimy o pomocy ludziom chorym, o leczeniu. Przecież ten system tworzą jednostki leczące, lekarze, ludzie, którzy bezpośrednio ratują życie ludzkie i organizują. Rola lekarza rodzinnego powinna być absolutnie większa. A niepotrzebne są takie hierarchiczne zarządzania rodem z Związku Radzieckiego, gdzie premier, minister zdrowia wie lepiej, jak zorganizować, mało tego, ile pieniędzy przeznaczyć i jaką kolejność leczenia narzucić lekarzom. To jest chore. Garby typu Narodowy Fundusz Zdrowia, Sanepid i inne organizacje, które powinny pomagać, prawda, temu poziomemu systemowi, one właściwie według starego komunistycznego systemu hierarchicznego właściwie psują i w pandemii widać to bardzo dobrze, że to się wszystko zawala, bo od niewiedzy jednego ministra, nie najmądrzejszego, to może wszystko się odbić na naszym zdrowiu. Czy jako profesor, jako znawca może najpierw Mirek, a potem Tomek jakby może też się włączył. Państwo może mi przyjmować rolę nakazowo-zakazową albo nakazowo-rozdzielczą, czy jakby to nie nazwać, że wszystko idzie z góry na dół, albo regulującą, prawda? I w Polsce to jest, państwo przyjęło ten pierwszy styl, czyli tą pierwszą z wymienionych ról, czyli nakazowo-zakazową, czyli my wiemy lepiej i my decydujemy i tak już mówiłem poprzednio, wszystko idzie z góry na dół. I jeszcze raz powtarzam, nie ma tego filtra, nie ma tej bariery pośredniej, ta regulacyjna rola państwa jest żadna. To jest system sowiecki w pewnym sensie. Ja mogę tylko powiedzieć, jak to się dzieje w Szwajcarii. Wszystkie pomocy społeczne i tak dalej, służba zdrowia na podstawowym poziomie, ona jest zorganizowana w gminie. Musi być tylu i tylu lekarzy w gminie, to jest obowiązek, musi być tylu i tylu dentystów i tak dalej. Całe szpitalnictwo jest organizowane na poziomie kantonalnym. I to musi być właściwie zawsze tak zorganizowano, żeby miało odpowiednie proporcje do ilości mieszkańców. To wszystko. To jest właściwie bardzo proste. To jest naprawdę bardzo proste. I przecież zanim te decyzje dojdą z góry na dół, to one są sfałszowane, one są nawet zniwelowane. Jak ja czytam wiadomości z Polski, mamy jeszcze tyle i tyle łóżek covidowych dla chorych na pandemię. No, ale gdzie te łóżka są? Jeśli te łóżka są w Kołobrzegu, a chory leży w Rzeszowie, no to co mi z tego łóżka? Pomijając fakt, że nie ma ich kto obsługiwać, tych respiratorów i tak dalej. I ta polityka rozdzielcza,
Ja jednego nie potrafię zrozumieć, jak można nie widzieć problemów kraju, w którym się mieszka. Bo to te problemy widzą wszyscy, także i ci tak zwani rządzący powinni je widzieć, powinni przecież to zrozumieć. Tutaj jest kwestia kompetencji. Tutaj jest z jednej strony kwestia kompetencji, a z drugiej strony to jest kwestia całego systemu, który jest jednolity, który jest scentralizowany, który jest unitarny. I w takim systemie w państwie o prawie 40 milionach mieszkańców rozdzielczość ona nie może funkcjonować dobrze. Tutaj trzeba się zastanowić nad zmianą struktury państwowej. Te struktury państwowe były już niejednokrotnie zmieniane w Polsce. Było 49 województw, 17 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj należałoby się naprawdę zastanowić. Ta zmiana w Polsce jest naprawdę kompleksowa, ale ja mogę powtarzać do znudzenia i będę powtarzał, trzeba dać najmniejszej jednostce administracyjno-państwowej gminie więcej kompetencji i środków. Tu się zaczyna podstawowy problem, a nie w sferze ministerstw. Dokładnie, czyli jakby no składa nam się kilka takich powiedziałbym cegiełek, czyli z jednej strony oprócz tej demokracji bezpośredniej, czyli tych referendów, potrzebna jest przede wszystkim kontrola 360 stopni, jeżeli chodzi o tych rządzących na samej górze, czyli od góry prawo, z boku ten trójpodział czy wielopodział władzy, żeby różne instytucje nawzajem się kontrolowały. Każdy ten filar władzy miał co najmniej dwa filary, które będą go kontrolować. Po trzecie od dołu, to właśnie to referendum. Potem na samym dole, żeby nie musieli, że tak powiem, rządzić za pomocą referendum całym krajem, tylko przede wszystkim zarządzać bezpośrednio demokratycznie tym kawałkiem ziemi, na którym mieszkają. Dlatego, że ta demokracja jest najbardziej bezpośrednia wtedy, kiedy mamy do czynienia z gminą, czyli mamy do czynienia z jakąś organizacją małą, no bo tam można się zebrać kilkaset osób na wiecu i podjąć decyzję stricte bezpośrednio. W momencie, jak się robi parę milionów, robi się z tego całe państwo, no to już się tych ludzi nie zbierze na wiecu. Trzeba w jakiś sposób powierzyć tą funkcję zarządzania jakimś ludziom i co najwyżej kontrolować ich oddolnie. I także ta funkcja bezpośrednio demokratyczna w przypadku państwa jest czymś zupełnie innym niż w przypadku gminy i również tych organizacji pozarządowych, no bo od tego trzeba zacząć, żeby móc uwłaszczyć gminy, w tym sensie dać im prawo do decydowania w większym zakresie, niestety trzeba najpierw zrobić zmiany na samej górze, czyli mamy, powiedziałbym, takie perpetuum mobile, takie błędne koło. No z jednej strony, że tak powiem, potrzebujemy gmin, żeby móc wpływać na to, co jest na górze, ale nie możemy wpłynąć na to, co jest na górze, bo nie mamy gmin. Natomiast organizacje pozarządowe, my je możemy w każdej chwili tworzyć. Nowe partie, możemy je w każdej chwili tworzyć. I to ja osobiście, że tak powiem, przez tym na tym kanale bym zachęcał ludzi, zakładajcie jakiekolwiek organizacje. Załóżcie organizacje, rób te demokracje oddolnie. Pójdź do sąsiada, że tak powiem, dogadaj się z nim. Zróbcie chodnik u siebie, że tak powiem, przed domem. To jest, tu się zaczyna demokracja. Oczywiście ta demokracja oddolna, bezpośrednia, na najniższym szczeblu, na szczeblu samorządowym, gminnym, ona jest proaktywna. Prawda? Ona jest proaktywna. Równolegle inna szyna to jest na szczeblu, powiedzmy, w Szwajcarii federalnym, w Polsce państwowym, to jest druga szyna, pociąg zawsze jedzie na dwóch szynach, jak wiadomo, ale ona jest hamulcem. Tam na górze ona jest hamulcem dla rządzących. Dlaczego? Bo właśnie jakieś weto, czyli za referendum fakultatywne mające na celu zmianę ustawy albo referendum, czy referendum obligatoryjne, czy inicjatywa obywatelska, to są straszaki. To są te hamulce bezpieczeństwa, dlatego że rządzący, powiedzmy jak dzieci, oni od razu reagują inaczej. Aha, ta ustawa jest słaba, myśmy jej nie konsultowali ze społeczeństwem, ona nie przejdzie, bo ona może zostać zawetowana. Tych ustaw byłoby automatycznie mniej, albo byłyby sensowniejsze, albo byłyby konsultowane w społeczeństwie. Bo cóż to są za ustawy, które nie są konsultowane ze społeczeństwem? To gdzie my w ogóle jesteśmy tutaj? Cóż to jest za demokracja? Na tym etapie trzeba określić definicję demokracji. Definicji demokracji nie ma. Jest pojęcie demokracji.
demokratos, rządy ludu, ale definicji demokracji nie ma. To możemy mówić, że to jest ustrój polityczny, który jest najbardziej zbliżony do obywatela. No i tutaj można się już kłócić, który system polityczny jest zbliżony do obywatela, który oddaje obywatelowi władzę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj możemy po prostu to określenie demokracji prostytuować jak chcemy tylko. I tutaj leży ten problem, że zawsze ktoś może powiedzieć, przecież my mamy demokrację, no my mamy demokrację, no ale demokracja ma swoje prawa, demokracja oprócz równości i wolności ma jeszcze trójpodział władzy i tak dalej. Ja ostatnio sformułowałem coś takiego, jakie są trzy elementy trójpodziału władzy w Polsce. Powiedziałem, że to jest biurokracja, lobbying i media. Jest jeszcze kolesiostwo oprócz tego, także to jest, także tego jest więcej. Tutaj my mamy prawie, chyba by się uzbierał nawet pięciopodział. No ale to są subwładze. Subwładzą jest również parlament i rząd, nie zapominaj Tomek. Ale ja bym jeszcze coś innego zaproponował, żeby się ludzie edukowali, żeby się ludzie trochę zaczęli interesować możliwymi rozwiązaniami rzeczywiście demokratycznymi, bezpośrednio demokratycznymi. I to by było bardzo fajne i wtedy mielibyśmy to 5D, piąty wymiar 5D mielibyśmy, jakbyśmy to wszystko mogli objąć całościowo, bo to jest bardzo fajne, że jedna organizacja mówi o inicjatywie, druga o wecie, trzecia o samorządach, o nowej ordynacji wyborczej mówi mało kto. JOW-y też w ciągu ostatnich paru lat przestały być mocną organizacją, niestety. Są zresztą inne metody. Chodzi o kompleksowość. I nie mówmy ludziom, że my chcemy demokrację bezpośrednią na wzór szwajcarski wprowadzać. No to nie o to chodzi. My szukamy wzorów. Tak właśnie jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, co uzupełnić te organizacje pozarządowe. W momencie, jeżeli nagle w Polsce zostały wprowadzone zasady demokracji bezpośredniej, umożliwiające ludziom wnoszenie inicjatyw obywatelskich i ewentualnie wetowanie tych inicjatyw, jakaś organizacja musi to zrobić. W momencie, jeżeli ludzie nie będą mieli gotowości do zakładania organizacji obywatelskich oddolnych, To nawet nie wykorzystają tej możliwości. No bo co z tego, że mamy możliwość wnoszenia inicjatyw obywatelskich oddolnie, jeżeli nie ma organizacji, które są w stanie to zrobić. No bo jednemu obywatelowi bardzo trudno, no chyba, że jest jakimś mogulem, chyba, że jest milionerem albo miliarderem, to zrobi. Będzie miał sztab ludzi, którzy dla niego to zrobią. Ale iluś tam set obywateli, iluś tam tysięcy obywateli, którzy by chcieli coś zmienić konkretnego, na przykład niepełnosprawni by chcieli coś zmienić, chcieliby za pomocą inicjatywy tej ustawodawczej obywatelskiej coś zmienić, ale muszą mieć jakąś organizację, żeby zapłacić prawnikowi, który w odpowiedni sposób napisze projekt ustawy. Muszą zebrać podpisy w jakiś sposób, czyli muszą mieć ludzi, którzy wyjdą na ulicę. Żeby to zrobić, potrzebna jest organizacja. W momencie, jeżeli ta organizacja wewnętrznie nie będzie w stanie działać na zasadzie demokracji bezpośredniej, no to mamy pewien paradoks, tak? Bo może się okazać, że demokrację będą wprowadzać tylko i wyłącznie dyktatorzy, no i jak dyktatorzy wprowadzą demokrację, no będziemy mieli Libię, tak? No bo co z tego, że mamy procedury, skoro istnieje system równoległy, no który zarządza poza systemem oficjalnym. My jesteśmy w Polsce, mamy przyzwyczajenie do tego, że funkcjonujemy poza prawem, że prawo się omija. Uczymy się tego już w szkole podstawowej, ściągając na sprawdzianach. Proszę Państwa, bo już musimy trochę kończyć, uciekają widzowie. Ja chciałbym tutaj taki podgląd na jedną z tablic, na której widać i profesora, i jego wywiady, jego książki. Na dole również jest strona profesora Matyi i tam są tematy, które dzisiaj zaledwie poruszyliśmy. I jeżeli Państwo macie ochotę właśnie bezpośrednio poczytać, dowiedzieć się czegoś lub wręcz do profesora napisać, to również zamieszczam tu na dole kontakt mailowy.
Profesor jest wyjątkowo, że tak powiem, elokwentny i chętny do odpowiadania, do rozmawiania. Zresztą jego bytność na całym świecie, dosłownie na całym świecie, świadczy o tym, że jest człowiek pełen energii, nawet się wdrapuje na 7-tysięczniki z parusometrowym naddatkiem. Człowiek, który po prostu warty jest kontaktu. Ja, korzystając z tego, że mam panów na linii, poproszę Tomka, który jest właśnie zapalonym działaczem, niespełnionym. Brałem udział też w pewnej akcji na jego osiedlu. Nie wiem, czy skutecznej, to się okaże, ale wiem, że to jest człowiek, mówi z wielką pasją o tym, co powinniśmy robić. Profesor ubiera to w słowa bardziej, powiedzmy, profesorskie, bardziej szeroko pojęte, z pewnym podkładem. I ja bardzo dziękuję, bo to jest ogromna lekcja pokory, wiedzy, no i przede wszystkim edukacji. Mamy tutaj szereg podziękowań, tu są różne uwagi. Te takie bardzo ostre ominąłem, bo nie w tym rzecz. Ja myślę, że tak, dzisiaj podziękujemy profesorowi. Czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, proszę. Andrzeju, bardzo dziękuję za organizację tego ciekawego spotkania. Tomku, tobie dziękuję za twój niebywały optymizm i za twoje uwagi. I państwu również dziękuję za cierpliwość, przede wszystkim za cierpliwość. No i czekajmy na to 5D, na ten piąty wymiar. Czekajmy, ale nie tylko czekajmy, ale działajmy. Róbmy. Działajmy na... róbmy coś. Na ten piąty wymiar. Dziękuję bardzo.